Co z tymi ciuchami famy? Taki popson. Ogólnie była taka akcja, no to już jakby to temat jakby bardzo stary jest, znaczy stary. Ja kiedyś, jak przy okazji mojej walki, to pamiętam przyjechał Andrzej z tą ekipą, bo on jeździł czasami jak niektóre trailery przed walkami nagrywali. Potem to się zmieniło, nie? Bo kiedyś to do praktycznie każdej walki wychodził trailer. Też były te dni z zawodnikami i tak dalej. Więc jakby dwa dni miałeś, nie trailer taki, wiesz, gdzie są wszyscy, tylko trailer, że no nie wiem, na przykład Ksajo się z Nitrem bije, nie? I tam takie 2-3 minutówki. Potem oni z tego zrobili, że w jednym miejscu wszyscy nagrywają trailer, jakby zapowiadają wszystkie walki, już nie robią takich zapowiedzi walk. I coś tam wstępnie pogadaliśmy, bo mówię, ty, jakbyście kiedyś chcieli, to ja wam mogę ciuchy zrobić, nie? Jakieś k***a takie zwykłe, wiesz, to jakiś Fame i tak dalej. Mówi, no, że tam kiedyś pomyślą, nie? Mówię, że mogę im poprowadzić jakby magazyn, obsługiwać zwroty i tak dalej, że jakby wszystkim mogę ten, nie? Stronę, panele, wszystko, że oni jakby na koniec miesiąca tylko wystawią fakturę jakby za hajs, który to zarobi, nie? O, spoko, spoko. Tam zawsze był beef w tym Fejmie pomiędzy niektórymi osobami. Też nie będę mówił, na czym polegał i ten, ale jakby w dużym skrócie polegało to na tym, że w samym Fejmie oni się nawzajem jakby... I nie mówię tutaj o wspólnikach, tak? O tych czterech wspólnikach, tylko wśród tych ludzi, którzy jakby byli podwykonawcami, no to się kurwa między sobą napierdalali. I kiedy ktoś przychodził z jakimś pomysłem, jakby kurwa typowa rzecz, która się chyba w firmach dzieje. Jak ktoś przychodził z pomysłem, to drudzy kurwa szli do szefostwa i mówili, nie, to jest kurwa pomysł, kurwa nie róbmy tego. I kiedyś był taki case, że jak gadałem jeszcze z taką jedną osobą, która też współpracuje z Fejmem, ale nie jest jakoś z nimi powiązana, nie? Tylko ma, powiedzmy, na nich jakiś wpływ. Im czasami pomaga. To ten temat został, i to w 2023, bo i ten temat został podniesiony na nowo, nie? I ja mówię, no dobra, to jakby, to postaraj się to załatwić. Pójdź im wytłumacz ten pomysł. Aha, już abstrahując od tego, że jakby oni... To z tymi ciuchami powstało na podstawie tego, że przy okazji Fame 13, nie wiem, czy kojarzycie, były takie figurki, nie? No ale ogólnie polegało to na tym, że na przykład... I potem na Fame 14 tą figurkę, bo każdy zawodnik miał swoją figurkę jakąś tam wydrukowaną i oni przyszli do mnie i powiedzieli, czy mogą przez mój sklep puścić te figurki, bo miało ileś tych limitowanych figurek wyjść z zawodnikiem. Kojarzycie, o co chodzi, nie? Tak, i potem tą figurkę 3D chyba Ksajo podczas naszej prezentacji albo ten wyjął do kosza. No i akcja była taka, że oni się przyszli zapytać, bo tam, bo mieli właśnie pomysł na to, że te figurki... Pora na test wytrzymał. No i były te figurki, nie? Tylko, że potem się okazało, że te figurki nie są jakiejś super jakości. Oni chcieli zrobić po parę figurek każdego zawodnika, ale odeszli od tego pomysłu i to umarło. Ale na podstawie tego rozmawialiśmy wtedy o ciuchach, nie? To był 2022. W 2023 chyba właśnie ten ziomek, nie? Chyba właśnie Mati mi coś o tym wspomniał, że może by te ciuchy zrobić, że on się postara w Fejmie tam pogadać na ten temat, nie? No. Ja mówię, no dobra, to nie pójdź jakby z pustymi rękami. Ja zrobię coś takiego, że zrobimy sample, ale nie sample gotowych projektów, tylko sample, które polegają na tym, że jakby bierzesz różne materiały, na których ja bym polecał im pracować. Aha, bo to nie miało być takie ciuchy, wiesz, jak Pitbull, nie? Że ciuchy na zasadzie, kurwa, rash guard na walkę, czy ciuchy, kurwa, do ćwiczenia, nie? Ja mówię, to ja zrobię różne ten, to ja zrobię tam różne koszulki, na przykład te, które mają trochę więcej elastanu, które są bardziej takie opięte, które jest full bawełna, z bluzami i tak dalej. I w zależności od rzeczy, i wiesz, i po prostu im pokażę, co, jak można zagospodarować przestrzeń. Więc my chyba tam zrobiliśmy z 50 różnych rzeczy, sampli, które każda jedna od drugiej się czymś różniła. Albo się różniła materiałem, albo się różniła metodą wykonania. Czyli na przykład na jednej była farba, tak, sitodruk, na drugiej był haft. Na przykład też pokazanie, że można cały rękawek zaadaptować pod jakiś projekt, nie? No i praktycznie wszędzie jakby były po prostu napisy Fame pod to. I zrobiliśmy lookbook, co ja wam mogę pokazać. I ten lookbook też był w formie książki. Był też w formie książki i tu na przykład w zależności od tego, co to było, nie? Też była jakby metoda opisania. No. Tu na przykład jest haft. Też jaka gramatura koszulek, którzy na plecach też można, nie? Jakby powiedzmy inny wariant kolorystyczny dookoła tego. To jest autorski tekst, bo wtedy wszyscy mówili, jakby to robiliśmy, że Octagon zweryfikuje, nie? No. I te koszulki mają takie trochę większy ten, nie? Tu jakieś dla dziewczynek były. Tu już bluzy też różne. Niektóre były z misiem, niektóre nie. Też jeszcze nie mieliśmy wtedy, bo nie mieliśmy gumy, żeby zrobić.
Ale to im tutaj jest napisane, nie, że na przykład tutaj mogły być jakieś gacie z fejmu, no wiesz, takie jakby pod takie te, nie? Tylko akurat nie mieliśmy gumy, bo tą gumę się przez, te gumy się przez 3 tygodnie robiło i po prostu nie przeszło. No i też, żeby na przykład w takim pudełku, żeby to pakować. No, ale ja nie wiem, temat się jakoś rozbił, jakby nikt się więcej już nie odezwał w tym kierunku. Poza tym, że miesiąc temu, czy 1,5 miesiąca temu, jak mi oferowali walkę na 20, to było, no to jeszcze byśmy te ciuchy zrobili, jakby zawalczyć coś tam. No i z drugiej strony, wiesz, z drugiej strony to też nie może być tak, że ja się zgodzę zawalczyć, to ktoś się zgodzi zrobić jakiś ze mną biznes. My, że robimy wystarczająco dobrze rzeczy i potrafimy zrobić dla kogoś rzeczy, żeby to było na zasadzie, jak ty zrobisz coś, to my zrobimy. Nie, nie, stary, ty jakby masz się kierować tym, chcesz mieć fajnie zrobione rzeczy, nie? A zobaczmy, jak te wyglądają, ten sklep, który oni zrobili. Bluzy. Chyba hafcik tu jest. Jakiś tu ten. Bez sznurka. Możliwość prasowania, nie? Okej. Okay. Czy rozumiem, że to ma trochę poliestru w sobie, jak każda bluza, ale czemu miałbyś nie mógł tego prasować? Fajnie wygląda, jakby to zwykła bluza, nie? Czarna bluza i dwie koszulki. Ze złotym logo. Tego też nie można prasować? Nie można. O, ta koszulka na przykład ma elastan, to ona nie będzie jakby... Będzie ona trochę taka, wiesz, ona się trochę będzie naciągać. Czemu nie można tego prasować? Ciekawa, jaka grubość jest. To nie tylko koszulka, to symbol przynależności do elitarnej grupy fanów Fame MMA, której premiera zbiega się z jubiluszową 20. galą. Wizualizacja może różnić się od fizycznego produktu. No, de facto zrobili rzeczy, których nawet nie wiesz, czy to dostaniesz, tak? Czy co? Bo to jest mock-up, to jest mock-up, który ktoś wykonał komputerowo, to co, oni nie mają jeszcze takiej ten? Ile sklepów prowadzimy teraz? No, kilka jest. Co chwilę coś dochodzi. Mi się ta strona przede wszystkim nie podoba. Ja nie wiem, kto tą stronę ktoś robił, ale ktoś mało utalentowany. Jakby ja nie wiem, co to ma wspólnego ze sklepem, jakby ta... Andrzej się pewnie w grobie przewraca. Znaczy on żyje, nie? Ale chodzi mi, że wiesz, na odludziu takim. A chyba w grobie przewraca, no dobra, u siebie w domu się przewraca. Czy jest taki twórca, któremu bym nie postawił sklepu? Na pewno jakiś jest. Przede wszystkim, znaczy to, czy ja kogoś lubię, czy nie, to jest jakby drugorzędne, nie? Bo nie wiem. Chyba powiedzmy, no nie wiem, pomyśl o jakiejś osobie, o której myślisz, że jej nie lubię, to jakby mógłbym to zrobić, jakby, no nie mam problemu, nie? Bo to, że ja kogoś nie lubię, to nie znaczy, że to wiesz, ja nie muszę wszystkich lubić na świecie. Bo ktoś może być, chyba, jakby normalnym ziomem, ale ja po prostu za nim nie przepadam, nie? Osobna para kaloszy jest to, czy uważam kogoś, że ktoś jest złym człowiekiem. Jackowi Murańskiemu bym nie podstawił sklepu, nie? Czy Fagaciem postawił sklep? Postawiłbym. Czy Mandziowi bym postawił? Też bym postawił. Popkowi bym nie postawił, bo myślę, że jest złym człowiekiem. Magikalowi też bym sklepu nie postawił. Rozumiesz, jakby no. A Fagata też wystartowała z koszulkami, bo czytałem dzisiaj Fagata. Instagram wyskoczyło mi. Ciekawe, czemu do mnie nie napisała. Może myśli, że jej nie lubię. Wiesz, to czy mi się ten projekt podoba, czy nie, to ja mam wyjebane w to. Jakby chciała, to można coś takiego zrobić. Fagata.com. Łodzie albo statki. DC. No. Ja mam wrażenie, że te wszystkie sklepy stawiane na Shopify wyglądają tak samo, stary. O, wyprzedały się. Mniejsze rozmiary. Ja nie rozumiem, jak można otworzyć sklep i mieć jeden produkt. Bo tak jest, to z generatora idzie. Aha. Czym ci sprzedał moje koszulki bez nadruku? Mógłbym to zrobić. Miało na początku roku to wystartować, ale jeszcze nie wystartowało. Taka strona, gdzie mógłbyś dla siebie zamawiać nasze basiki, totalnie bez niczego. Albo gdzie mógłbyś zlecić produkcję niewielkiej ilości rzeczy. Nie wiem, bo masz kawalerski, albo z kolegami chcecie mieć 5 takich samych koszulek, czy 10 bluz i tak dalej, nie? My jesteśmy w stanie to zrobić. Wiadomo, że jak przyjdziesz i zamówisz jedną sztukę, możemy ją zrobić, nie? Tylko prawda jest tak, jakby najdroższa koszulka czy bluza, jaką możesz zrobić, to jest pierwsza. Bo przygotowanie tego wszystkiego jest jakby... Bo to, czy potem zrobisz jedną koszulkę, czy 40, to nie ma znaczenia, nie? Bo żeby zrobić, powiedzmy, jedną koszulkę, stracisz godzinę, a żeby zrobić 40, stracisz 1,5 godziny. Wiesz, że jakby przygotowanie tego wszystkiego. Jedna sztuka by była najdroższa. Jak już weźmiesz 10, to jakby się rozbija ta cena na... Wiesz, o co chodzi, nie? No i właśnie też jakby ktoś chciał tam przyjść i, nie wiem, zamówić 100 polówek dla swojej firmy transportowej, żeby kierowcy wyglądali sexy, to też by można było zrobić. Tylko czekam, aż to wystartuje. To już miało wystartować, bo ten pomysł to jest pomysł z połowy zeszłego roku. Tylko, że jakby inne priorytety były i tak dalej, miało być na początku tego roku. No ale chuj. Jutro popytam. Będą jeansy w stylu Amiri albo Discord? Ogólnie słuchaj, byłem w Łodzi u producenta jeansów. Dobre rzeczy robią. Jakby autentycznie jest to wielkie i dobre rzeczy robią. Jakby potężna tam manufaktura, że tak powiem. To na maszynach robię. Dobra, wyjebane. I zleciłem im, żeby mi zrobili sample, żeby po prostu, żeby oni się tymi jeansami, bo my nie szyjemy. Wiesz, też
jak jest firma na rynku 100 lat i robi dżinsy zajebiste i biorą od niej, nie wiem, 80% firm z Polski, albo aspirowaliby do tego, bo to drogie produkty są, no to, no wiesz, no jakby też nie może się wszystkim zajmować. No i zleciliśmy, ja im tam powiedziałem mniej więcej, jakie dżinsy mają zrobić. I właśnie jako przykład dałem im spodnie Samiri, takie jedne, które mam. I to są, ja nie pamiętam, wypadło mi z głowy, ale to ogólnie nie jest, bo jeans to ogólnie to też jest bawełna, nie? Ale to powoduje, że te dżinsy Samiri są takie, że możesz naciągnąć. I przez to, jak nosisz takie obcisłe spodnie, to możesz je nałożyć, nie? No i dobra, czekam, tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, trzy miesiące, mówię, tu chodzi, nie? Ziomek tam ciął niesamowicie. W końcu wysłał te sample. I uwaga, no skrojem takim, jak powiedziałem, między innymi, bo też chciałem mieć takie szersze, coś, ale nie wiem, Levisy 501 i takie bardziej bagi. Przeżył te dżinsy, ja mówię, co to jest za materiał, dotykam to, próbuję to założyć i to, i było to zrobione z takiego dżinsu, co twój stary nosi spodnie. Nie mówię, że to jest złe, nie? Tylko to miały być te takie rozciągliwe, nie? Jakieś dobre dresy slim, tego brakuje na rynku. Ale coś takie slim a la Tiro, takie przyległe, czy co? Dresy jak tech, tylko tańsze by się przydały. Ale z tego materiału, czy jakby taki wzór? Bo jak taki wzór, no to trochę, wiesz, trochę lipa jest podpadać komuś. Wiesz, że tutaj te takie wycięcie i tak dalej, nie? Dresy dla ludzi powyżej 1,95 to by było to, tak żeby nogawka nie była za krótka. Ja właśnie myślałem, całkiem niedawno o ludziach takich wysokich, na podstawie mojej rozmowy z Fornalem, gdzie mówił, że on ma problem taki, że kupuje spodnie i albo są za szerokie, albo są za krótkie i mu się przeciętne spodnie na łydce kończą, nie? To analogicznie jest tak, jak myślałem o dziewczynach, które mają duże cycki i nieproporcjonalne cycki do szczupłości. No bo zazwyczaj jest tak, że szczupła laska ma małe cycki, a trochę większa dupa ma większe cycki, nie? Ale są laski, co ważą 50 kilo i mają takie cyce. I one mają też duży problem z kupnem staników. Jest ileś, to jest tak jak masz rozmiary, nie? M-ka ci się będzie sprzedać zawsze najlepiej. M-ka, L-ka, potem S. A jak ktoś jest wielki i potrzebuje 4XL, no to już nie kupi tego nigdzie. Albo ma bardzo ograniczony wybór. Właśnie myślałem, ja właśnie jak będę ten sklep z bielizną robić i tak dalej, żeby też pomyśleć o takich dziewczynach, albo nawet, żeby mogły na wymiar sobie kupić stanik, nie? Czy wiesz, nie wiem, ona ma w klatce tyle, taki jest tutaj miska i tak dalej i ona po prostu to zleci i wiesz, a nam to w sumie wyjebane, czy ktoś wytnie coś takiego, czy wytnie coś takiego. Wujek chce się zaopiekować cycami kobiet, tyle, skończyło się, z jakimś biustem, z kobiecym i tak dalej. Trzeba być wulgarnym. Ja po prostu nie umiem taki w marketing. Teraz dziewczyna jakaś to słyszy, mówi, jaki bur, mówi cyce zamiast biust. Ja pierdolę, gdzie ja jestem? Chuja kupię, a nie u ciebie. Dalej, wolę w za dużym chodzić. No i to właśnie. To jest właśnie problem, nie? Że jak to już nie jest cyś, to już nie jest, wiesz, cycek, to nie są dojce, to ja już się k***a gubię, nie? To już k***a jest problem. Już słownictwa brakuje. Bo docelowo zrobimy tak, że będziesz mógł sobie, jak jesteś k***a jakiś nietuzinkowy, że będziesz mu... Wiadomo, że nie będzie to na drugi dzień, bo trzeba to będzie uszyć, więc jakby k***a zamówisz sobie i chwilę poczekasz. Wiadomo, nie k***a 4 miesiące, ale nie wiem, tydzień. I że będziesz właśnie, jak masz k***a, wiesz, zbyt długie nogi, k***a jakieś ręce nieproporcjonalne i tak dalej. Bo wiesz, bo to wyjebane jest, czy na przykład góra to jest M-ka, a wkręcimy ci k***a 2XL rękawy, nie? Jakby to chuj, to k***a przez jedną maszynę przechodzi. No kiedy będzie opcja własnego nadruku, no właśnie pracujemy nad tym. Jeszcze trochę wyginiemy jak mamo, wybasem bez żalu, zgodziliśmy kij, mimo to pokłady.